wtorek, 20 czerwca 2023 roku. Jest poradnik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was. Właściwie wstrząsająca historia, która dziś została zgłoszona do prokuratury krajowej w Warszawie. Mamy oszusta, który wyłudził, dokładnie nie wiadomo, między 100 a 200 milionów złotych. Nadal jest na wolności i nadal wyłudza pieniądze. Sprawa dzisiaj została zgłoszona. Dlaczego? Dlaczego zdesperowany, oszukany, który stracił 1,5 miliona złotych, w końcu zdecydował się na to, by poprosić o pomoc prokuraturę krajową? Przyjechał tutaj z Krakowa specjalnie na spotkanie z prokurator dyżurną. Okazuje się, że w Polsce co najmniej 16 spraw prowadzonych jest w różnych prokuraturach w sprawie wyłudzeń przez tego oszusta. One są zawieszane, one są umarzane, one są nieprowadzone, one czekają na jakieś tam wnioski dowodowe i okazuje się, że jeden prokurator w jednym mieście nie ma pojęcia, że inny w innym mieście prowadzi sprawę prokuratorską w tym samym zakresie. Dopiero taka sytuacja, że poszkodowany przejeżdża kilkaset kilometrów, spotyka się w prokuraturze krajowej i zgłasza tę sprawę, może doprowadzić do sytuacji, że w końcu prokuratorzy połączą te wszystkie sprawy w jedną całość. To nie pierwszy przypadek. Obserwujemy inne sytuacje ludzi, którzy popełniają przestępstwa w różnych częściach Polski i w różnych częściach te sprawy są prowadzone, a właściwie nie są prowadzone, bo okazuje się, że miejsce zameldowania jest w jednym miejscu, przestępstwo jest w innym, a w ogóle jest informacja, że zupełnie w trzecim województwie sprawca ostatnio przebywał, a w ogóle wskazuje miejsce zamieszkania w czwartym, w którym oczywiście nie mieszka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że przestępcy mogą robić w balona wymiar sprawiedliwości, a właściwie organa ścigania, paraliżując działania śledcze na wiele tygodni, na wiele miesięcy, a nawet lat. A ja się pytam, dlaczego w dobie elektroniki, w dobie internetu, w dobie globalnej sieci nie jest zreformowane prawo w taki sposób, że każdy obywatel wskazuje miejsce do korespondencji. To jest obowiązek w przypadku sądu, to jest obowiązek w przypadku jakichś trwania spraw związanych z postępowaniami. Natomiast nijak to ma się do rzeczywistości, jeśli chodzi o skuteczność działań. W mojej ocenie wskazanie miejsca korespondencyjnego, które jest zweryfikowane i jest dobrowolnie wskazane przez samego obywatela, powinno być miejscem, gdzie jednoczą się wszystkie sprawy karne, na przykład dotyczące tego człowieka. Jeżeli popełnia przestępstwa w województwie śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim czy lubuskim, a jest zameldowany na przykład w województwie kujawsko-pomorskim, to jego sprawy powinna prowadzić policja i prokuratura z województwa kujawsko-pomorskiego. I wszystkie sprawy powinny trafiać do tego powiatu i do tej jednostki prokuratury, gdzie dany człowiek wskazał swoje miejsce jako adres do korespondencji. Jeżeli jest to na przykład Włocławek, to powinno się to odbywać wszystko i wyłącznie, tylko i wyłącznie we Włocławku. W żadnym innym mieście powinny spływać te sprawy w jedno miejsce. Prokuratorzy powinni wiedzieć, z kim mają do czynienia, jakie są zgłoszenia, jakie są dotychczas już prowadzone śledztwa, postępowania i wyroki. I nie ma mowy o tym, by to było w jakikolwiek sposób paraliżowane, tak jak mamy tutaj na przykładzie dzisiejszej sprawy. Jeżeli na przykład sprawa dotyczy dziecka, to tylko i wyłącznie powinno się w tym powiecie, na przykład we Włocławku, odbywać wszystko to, co dotyczy tego właśnie nieletniego. Bez względu na to, czy ojciec, porywacz, czy matka, która uprowadza dziecko, przemieszcza się po różnych częściach kraju, absolutnie tylko i wyłącznie ta prokuratura
ta policja jako gospodarz postępowania powinni zajmować się sprawą. Jeżeli trzeba wydać nakaz zatrzymania czy aresztowania, jeśli chodzi o inne województwo, to żaden problem, bo przecież elektronicznie taki nakaz może dotrzeć i policja w innym rejonie Polski, na przykład na Mazurach czy na Podkarpaciu, może zatrzymać i powinna dostarczyć do aresztu, w tym wypadku, jeżeli mówimy przykładowo o Włocławku, do Włocławka. To jest prosta sprawa. To wystarczy zmodyfikować nieco prawo, a absolutnie usprawni to działalność organów ścigania i usprawni to wszelkie działania związane ze ściganiem przestępstw czy poszukiwaniem dzieci po uprowadzeniach rodzicielskich. Bo w tej chwili, na przykład wczoraj obserwowaliśmy sprawę, która rozpoczęła się w Sosnowcu, a dalej być może będzie się toczyć w Gdyni, ponieważ ojciec wywiózł dziecko do Gdyni. Mając na względzie to, że takie nieskuteczne jest w tej chwili prawo, jeśli chodzi o ten zakres opieki rodzicielskiej. To jest prosta sprawa, wystarczy zmienić szybko prawo i można sprawnie powstrzymać wiele szalonych pomysłów. Czy tak się stanie? Ja podam przykład amerykański. Tam jest sytuacja taka, że no każdy obywatel jest wolny, ale są wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się dostarczaniem wezwań do sądu. One mają płacone za to, że na przykład, oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze złą wolą, delikwent podaje adres, pod tym adresem go nie ma, a na przykład jest w innym mieście sąsiednim i korzysta z dobrodziejstw życia i często przebywa w knajpie. I tacy dostarczyciele wpadają do knajpy i zachowując wszelkie wymagane prawem środki dowodowe, czyli rejestrację obrazu dźwięku, świadkowej i tak dalej, dostarczają delikwentowi wezwanie. I już nie interesuje, co on z tym zrobi. Sądy mogą wydawać wyroki już bez jego obecności, jeżeli się nie stawia na przesłuchania. Postępowania toczą się nadal. Nie ma żadnego paraliżu, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To jest po prostu sprawne działanie. W Polsce mamy patologię i dopóki będziemy dążyli do tego, żeby z dowodów osobistych wykreślać adres stałego zamieszkania, stałego zameldowania, i dążyć do anarchii, jeśli chodzi o rzekomą wolność, swobodę, radość i szczęście, nie patrząc na to, jakie ma to konsekwencje prawne, to będziemy zastanawiać się, dlaczego jest coraz gorzej, dlaczego jest coraz więcej przestępstw, dlaczego jest coraz więcej bezkarności. Człowiek powinien być podmiotowy i powinien być przypisany do adresu, który sobie sam wybiera na świecie, bo gdzieś po tej ziemi stąpa. Nie unosi się ponad. Więc jeżeli stąpa, to niech powie, gdzie jest jego miejsce. Absolutnie, moim zdaniem, sytuacja bardzo poważna, postulat w mojej ocenie zasadny i w mojej ocenie czas pokaże, że jest to kierunek, do którego należy dążyć. Jeżeli się z tym zgadzacie, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Tutaj wystarczy kliknąć na ten kwadracik i polecajcie znajomym. Zapraszam jutro, kolejny poradnik 24. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.